Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na rocznym czytaniu na 2020 rok. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik na 20 kart, w tym jedna karta przewodnia, która będzie tak emanowała na cały rozkład, na cały rok. I tą kartą będzie jedna z talii Arcanum Tarot. Rozkład główny zrobimy sobie przy pomocy pozłacanego tarota w wersji mini. Dopowiadać na koniec będę jeszcze wsparcie od aniołków i na koniec klucz anielski, czyli jedna z małych kart z myślą od aniołków, z takim przesłaniem, sugestią być może na pewne sprawy. No dobrze kochani, pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie każdemu może się sprawdzić, jest to zupełnie normalne. Dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus. Mam nadzieję, że subik już wciśnięty, łapeczka w górę też, będzie mi bardzo miło. Możemy przejść do czytania. Pierwsza karta, Arcanum Tarot. Energia, która będzie prowadzić wszystkie skorpiony w 2020 roku. Już patrzymy, kochani. Skorpion 2020. I kartą tą jest Król Mieczy. Król Mieczy. Król Mieczy zapowiada uczciwe osądy, rozstrzygnięcia, opinie, wyroki. Być może sprawy, które gdzieś tam w odległym czasie nawarstwiały się, były ciągle przekładane, nie było konkretnego orzeczenia, głównie sprawy sądowe, które przeciągały się latami, w 2020 roku mogą wreszcie rozwiązać się poprzez ogłoszenie wyroku. Ten wyrok będzie dla Was bardzo pozytywny. To jest też rok ważnych decyzji. To jest rok oceny sytuacji. Być może niektóre skorpiony wreszcie zaczną się wypowiadać, co na dany temat myślą. To są też wszelakie jakieś poważne rozmowy, wyjaśniające dużo kwestii, dużo jakichś spraw ukrytych, problemów. Król Mieczy jest to wysokie stanowisko w pracy. Osoba o dużej wiedzy, wykształcona, od której czasami dużo zależy, od jej decyzji, od jej postanowień. Niektóre skorpiony mogą skończyć naukę z wielkim wyróżnieniem, skończyć studia na najwyższym poziomie, znaleźć dobrze płatną pracę na wysokich stanowiskach urzędniczych, kierowniczych, prawnik, notariusz, lekarz, nauczyciel. Wszystko, co związane z wielką wiedzą, umiejętnością logicznego myślenia, osoby, które znają się na przepisach, prawa, chociaż niekoniecznie, no może na jakichś tam sprawach dotyczących ważnych dokumentów, tak? Księgowi, bankierzy. Więc taki tutaj rok. Rok ważnych decyzji, ważnych przemyśleń, mądrego postępowania, wielkiego szacunku otoczenia, co niektóre skorpiony, które są samotne, mogą poznać w tym roku partnera spod znaku bliźniąt, wodnika bądź wagi. Osobę wykształconą, inteligentną, ale już z jakimiś doświadczeniami życiowymi. Może to być wdowiec, rozwodnik, osoba skrzywdzona,
w jakiś sposób ma zranione uczucia i może na początku być osobą taką oschłą, zimną, nie odkrywającą całego siebie na pierwszych spotkaniach takie głębokie poznanie tej osoby może skorpionowi zająć trochę czasu, tak? Zanim tam się dogrzebie do tych warstw uczuciowych, które król mieczy skrzętnie ukrywa. Dużo spraw takich urzędowych, dużo rozmów kwalifikacyjnych, zdawania egzaminów, poznawania zasad, przepisów, szkoleń. Ale wszystko to doprowadzi skorpiona na naprawdę wysoki poziom, dobrą pozycję zawodową i wiedzę, której nikt skorpionowi nie odbierze. Więc fajny rok. Fajny rok i tym mieczem skorpion będzie się starał wszystkie sprawy zawiłe porozwiązywać. Nie ukrywać prawdy, tylko być osobą szczerą, prawdomówną, jasną, patrzącą na świat otaczających ich ludzi, konkretną, nie owijającą w bawełnę. I tego samego skorpion będzie oczekiwał od otoczenia, tak? Nie może dla skorpiona być jakiejś zawiłej sprawy, jakiejś niejasnej, jakiejś skomplikowanej, zagmatwanej. Będzie się starał skorpion to rozwiązywać, jeżeli nie sam, to przy pomocy prawników, adwokatów, osób, które znają się na przepisach, na prawie, być może jakichś urzędników bądź doradców. Karta też mówi o lekarzu, zwłaszcza o chirurgu, więc jeżeli niektóre skorpiony oczekują jakiejś operacji, zabiegu, wszystko dobrze się uda, będziecie w fachowych rękach, nie martwcie się, wszystko przebiegnie pomyślnie. No i tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o tą kartę tła, tą energię najwyższej inteligencji, wiedzy, rozważności i sprawiedliwości. Teraz rozłożymy sobie, kochani, 20 kart na 2020 rok dla Skorpiona. I już konkretnie patrzymy na cały rok. Może być też taka sytuacja, że ktoś będzie się starał osądzać skorpiona, ale to będzie sprawiedliwy osąd, więc niech skorpion się nie boi, zwłaszcza jakichś spraw urzędowych, skarbowych, sądowych. Bo ktoś, kto będzie was osądzał, ma wielką wiedzę i jest obiektywny, bezstronny i kieruje się faktami, logiką, a nie jakimiś postronnymi odczuciami. Dobrze, kochani, 20 kart dla was. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Trzynaście. 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Końcowych kart nie widać, ale ja wam wszystko pokażę, kochani, więc nie martwcie się. Wszystko będzie wam przedstawione.
ale chyba widać wszystko ładnie. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza połowa roku. Sprawy uczuciowe, partnerskie, związkowe. Pierwszy kwartał i drugi kwartał. Niektóre skorpiony mogą pożegnać ze swojego życia jakiegoś strzelca. Może decyzja skorpiona o odejściu chwilowym bądź na stałe była gdzieś przeciągana, bo ta karta umiarkowania mówi o tym, że wy już myśleliście o tym, tylko no coś się odwlekało, coś się przekładało. Jakieś były opóźnienia i taka zwłoka w osiągnięciu celu. Ogólnie jest cierpliwość, ogólnie jest spokój i panowanie nad swoimi sprawami emocjonalno-uczuciowymi. Ale w drugim kwartale mamy ósemkę kielichów. Może to będzie tylko tymczasowe rozstanie, bo coś się wypaliło, czegoś brakuje w tym związku. A może żegnacie się już na zawsze. Może jest to związek na odległość. Ale ogólnie stabilizacja, tak jakbyście byli z tym pogodzeni i mówili, wszystko gra, jest ok, ale dajmy sobie chwilę odpoczynku, dajmy sobie chwilę takiej pauzy w życiu, bo coś się wypaliło. No, te kielichy są puste i emocjonalnie jesteście rozdarci. Być może rezygnujecie, bo męczy was już bycie w związku, który nie rozwija się, nie przynosi wam żadnej satysfakcji. Nie wzbudza emocji, tylko tak siedzicie ze sobą z przyzwyczajenia. Być może potrzebujecie się oderwać od jakichś spraw z przeszłości. Umiarkowanie, chęć harmonii i stabilizacji w życiu. Być może trzeba z czegoś zrezygnować, żeby ta stabilizacja tutaj nastała, tak? Żebyście umieli zachować balans pomiędzy uczuciem a rozsądkiem. Pomiędzy rozgraniczyć, co jest tak naprawdę, czy to jest miłość, czy to jest tylko namiętność i przywiązanie do siebie. Więc tutaj no, niektóre skorpiony będą planowały jakieś tutaj chwilowe pauzy w życiu uczuciowym. Natomiast samotne skorpiony zaczną działać, że tak powiem, i pracować nad tym, żeby zmienić może nie los, ale swoją sytuację i zaczną się interesować, bo jest pustka, nie ma tych uczuć, więc zaczną być może być aktywne gdzieś tam na portalach randkowych, wychodzić więcej do ludzi, spotykać się, zawierać nowe znajomości i rozglądać się za poszukiwaniem właśnie tego szczęścia uczuciowego, tak? Zobaczymy, co w drugim półroczu, ale teraz sprawdźmy sobie sprawy materialne i finansowe. No, duże zmiany tutaj, kochani, widzę. Duże zmiany. Zaczynacie inaczej myśleć, inaczej postępować, bo w pierwszym kwartale to coś sobie ubzduraliście w główce i siedzicie w takiej swojej klateczce z jakichś swoich myślokształtów i nie da wam się przemówić, że tak powiem, do rozumu. Zupełnie odmiennie postrzegacie rzeczywistość i no i macie wpojone jakieś swoje zasady, których się twardo trzymacie, tak? Mogą wystawić jakieś problemy, jakieś ograniczenia, być może jakaś niewykorzystana szansa, ale no tak jakby te finanse na razie były przyblokowane, ewentualnie wy nie widzicie tutaj innej możliwości zarobkowania, tak? Natomiast w drugim kwartale przychodzi karta śmierci, która mówi o końcu jakichś problemów. I przez wasze nastawienie, przez waszą transformację, przeobrażenie i zmianę myślenia, czyli taką zmianę mentalną, zaczyna się poprawa. Coś zaczyna się zmieniać na waszą korzyść, jakieś problemy odchodzą
w zapomnienie i zaczyna się zupełnie coś nowego. No nie wiem, może zaczniecie oszczędzać, może przestaniecie być osobami jakimiś rozrzutnymi albo takimi przyblokowanymi, trzymanie się tylko jednej pracy, bo jest mi tam dobrze i boję się zmian. Może podejmiecie jakieś kroki finansowe, które pozwolą Wam jakoś się rozwijać. No, karta śmierci ogólnie mówi o zmianach, tak? I uwolnieniu się też od problemów finansowych. O obfitości, która nadchodzi, tak? Więc tutaj bardzo fajnie. No, byliście przez moment przyblokowani, ale już w drugim kwartale widzę, jest zmiana i nie wracacie do tych schematów z przeszłości. Wy nie chcecie powielać wzorców, nie chcecie popełniać tych samych błędów. Zupełnie zaczynacie jakby inaczej zarządzać swoją strefą materialno-finansową. Co w pracy? No właśnie, w pracy jest fajnie, bo widzę tutaj jakąś nową pracę. Mamy pazia denarów i rycerza denarów. Paź denarów może mówić o nowej pracy, jakichś kursach, szkoleniach, nauce, rozwoju zawodowego, poprawiania swoich umiejętności, szlifowania warsztatu, czyli cały czas się szkolimy, żeby być tym mistrzem w swoim fachu, tak? Ale jest to fajna, stała praca i pierwsze kroki zawodowe jakieś tutaj robicie. Już właśnie w tym pierwszym kwartale, więc myślę, że te przemiany to już tak w lutym zaczną tutaj bardzo ładnie promieniować na te Wasze finanse i sprawy zawodowe. W drugim kwartale już z pazia do rycerza awansujecie, czyli jest rozwój zawodowy i pomalutku zaczynacie osiągać ten poziom finansowy, którego oczekujecie, tak? Przychodzą jakieś pieniądze, pierwsza wypłata, być może premia, być może jakieś wyróżnienia, nagrody, dodatkowe jakieś finanse i pomału Wasza sytuacja finansowa się stabilizuje, tak? Ktoś może Wam, jakiś byk, panna bądź koziorożec zaproponować pracę, chociaż niekoniecznie. No, w pracy nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Będzie praca, te osoby, które nie miały, to już w pierwszym kwartale znajdą fajną pracę i ona na pewno do końca czerwca będzie. I będziecie się w niej fajnie rozwijać, zdobywać nowe doświadczenie, no i zadowolenie z pensji będzie, bo tak jak powiedziałam, pomalutku będzie się podnosiła ta Wasza stopa życiowa. To mamy pierwszy semestr, drugie półrocze. Sprawy uczuciowe. No i pojawia się tutaj jakiś kandydat. Pojawia się jakiś kandydat, albo to może być ten król mieczy, kochani, który jest nowym partnerem, bądź byłym. Być może odcinacie się też, tak? Bo jesteście zranionymi osobami, dlatego tutaj odchodzicie. Może od jakiegoś strzelca, ale może być też wodnik, bliźniak, bądź waga. Natomiast w drugim półroczu widzę, że czwórka denarów. Zatrzymujecie kogoś przy sobie na dłużej. Chcecie stabilizacji. Jesteście konkretni w swoich uczuciach. Może jeszcze nie tak wylewni, bo coś tam zatrzymujecie dla siebie, ale czwórka, czyli twardo stąpam po ziemi, tak? Denary to chcę się zakotwiczyć w jakimś miejscu, założyć rodzinę, ustabilizować swoją sytuację życiową, tak? Chcę mieć stałego partnera, zatrzymać go przy sobie. No i pojawia się król kielichów już w czwartym kwartale. Rak, skorpion bądź rybki, no i to już jest dojrzałe uczucie. Jest miłość, jest przyjaźń, jest zaufanie, jest taka więź duchowa pomiędzy Wami, tak? Świetne porozumienie, dyplomacja na najwyższym poziomie. I to już można powiedzieć o miłości. Więc kochane moje skorpionki, jeżeli na początku roku, że tak powiem, coś nie wychodzi, być może partner Wasz chce Was opuścić, a Wy tu zawalczycie o niego, jednak przytrzymacie go przy sobie, bo być może jakaś transformacja w Was przechodzi, być może Wasz związek przechodzi jakąś transformację, to na koniec roku, październik, listopad, grudzień, jesteście bardzo zakochani i czujecie tą stabilizację, czujecie stałego partnera, miłość, więź, przyjaźń i takie uniesienie, tak? Bardzo pozytywne. Dojrzała, prawdziwa miłość.
więc w związkach tutaj bardzo ładnie. No, samotne skorpiony oczywiście też mają szansę tutaj poznać kogoś i być w związku, a te, które już są w parze i były jakieś tam jakieś zgrzyty, jakieś zagrożenie rozstania się, mogą dojść do porozumienia, natomiast jeszcze inna wersja, niektórzy się rozejdą, bo zrobią miejsce temu nowemu. Nie będą się trzymać czegoś, kogoś, do którego nic nie czują, tak? I są ze sobą, no bo są, bo już są się przyzwyczaili, bo rutyna. Ale postanawiają odejść, no bo nie czują nic do tej osoby. To był tylko związek na przykład z rozsądku, tak? Ale w momencie, kiedy robią miejsce, ten nowy, który jest przeznaczony, od razu widzi, wyczuwa to i pojawia się, tak? Jest wielka miłość. Więc tutaj, no, fajnie, fajnie. Zmiany na korzyść, jeżeli chodzi o uczucia. Sprawy finansowo-materialne, druga połowa roku. No, w okresie wakacyjnym, trzeci kwartał, uważajcie, żeby ktoś Was tutaj no, w jakiś sposób źle nie potraktował finansowo, nie próbował Was oszukać, wykorzystać albo rozczarować, bo obiecał coś, czego nie dotrzymał, tak? Może finanse Was troszeczkę rozczarują, może miał być awans, nie było. No i z tymi pieniążkami może być krucho, więc uważajcie, z wydatkami naprawdę oszczędzajcie. Natomiast koniec roku już bardzo fajnie, po ciężkim jakimś okresie wreszcie możecie odetchnąć z ulgą, tak? Bo udało Wam się zdobyć jakieś pieniądze, osoby, które, nie wiem, może ubiegały się jakieś pożyczki, zapomogi, walczyły o jakieś finanse, tutaj na pewno mają wygraną w kieszeni, być może jakiś wyrok zasądzający pieniążki. No powiedziałabym, że pod względem finansowym to będzie taki rok zmian, przemiany. Znaczy nie będzie Wam brakowało na życie, na chleb i na takie podstawy, ale no żeby coś odczuć tego grosza, żeby coś odłożyć albo zainwestować, no to troszeczkę jeszcze musicie poczekać. Październik, listopad, grudzień. Dopiero zaczyna się coś dziać po Waszej myśli, gdzie naprawdę wychodzicie na prostą i zaczynacie tutaj zdobywać góry, że tak powiem. I wyżyny. I można powiedzieć, że zaczynacie odczuwać poprawę finansową. Sprawy zawodowe. Bardzo ładnie. Mamy króla buław i mamy cztery kielichy. No, jakiś król buław może tutaj wyjść do Was z propozycją, ale nie wiem, czy skorpionowi się nie chce, czy obrażony jest, czy nie jest zainteresowany tą ofertą. Może myśli tylko o sobie, albo jest po prostu zmęczony i nie wie, czy da radę. Król buław, no to jest jakaś już poważna funkcja, to jest doświadczony przedsiębiorca. To jest ktoś, kto kontynuuje od dawna swoje sprawy zawodowe, prowadzi swój biznes jak na najwyższym poziomie, zna się na rynku, zna się na finansach, dużo ma kontrahentów, jest bardzo mobilny, wszędzie go pełno, dużo spraw załatwia, umie sobie wszystko zorganizować, podporządkować i tak prowadzić firmę, rozwijać ją, żeby przynosiła zyski, dochody. No i ma ogromne doświadczenie w tym, tak? Więc taka osoba może tutaj Wam zagwarantować, czy to stanowisko, czy propozycja pracy w firmie. Natomiast jeżeli już Wy awansowaliście tutaj z tego rycerza na tego króla, gdzie ktoś Was docenił i powierzył Wam jakieś wysokie stanowisko, czym mówi też ten król mieczy w tle czytania, że ktoś mógł zadecydować, że jednak przyznaje Wam pewną funkcję, za którą ponosicie odpowiedzialność. No trzeba będzie troszeczkę się nabiegać, napracować, popilnować ludzi, zarządzać jakimś być może zespołem, ale pytanie, czy Wam się chce, bo ta czwórka kielichów to jest takie troszeczkę no jakby zrezygnowanie, jakby niekoniecznie chcecie przyjąć tą ofertę, no to zastanówcie się, skorpiony, czego Wy tak naprawdę chcecie w życiu. Bo ten awans na koniec roku i tak widzę, i widzę poprawę, ale przez to Wasze wahanie być może dlatego finansowo tak tutaj ucierpi ten okres wakacyjny, bo Wy się wahacie, bo Wy nie wiecie. Zbyt późno być może tą decyzję podejmiecie, tak? Więc praca na pewno będzie, raczej wydaje mi się, że to pracy jest pełno, tylko skorpion no jakiś jest taki
bardzo rozmarzony, nie wie sam czego chce i niekoniecznie może dostrzegać jakieś propozycje bądź formy rozwoju zawodowego. Jakieś takie przygnębienie na koniec roku Was w pracy dopadnie. No może nie za bardzo lubicie to, co będziecie wykonywać, no ale jeżeli jest to odzwierciedlone w dobrych finansach, no to zaciśnijcie zęby, tak? Już przełknijcie to jakoś, no i udzielajcie się w tej pracy, a zawsze możecie aplikować do jakiejś innej, tak? Więc tak tutaj to wygląda. No praca będzie, tylko no Wy musicie się skupić i tutaj dać troszeczkę coś od siebie, żeby w tej pracy być może zaistnieć. Bo baran, byk, baran, przepraszam, lew bądź strzelec, ktoś na wysokim stanowisku może Wam tutaj jakąś ofertę fajną dać. Może być też taka informacja, że będziecie mieć pracę i nagle ktoś Wam tutaj zaproponuje coś nowego i będziecie się zastanawiać przez ten ostatni kwartał, czy przyjąć tą ofertę, czy nie, tak? Czy zrezygnować z dotychczasowej pracy i przebranżowić się albo zmienić zupełnie firmę, pracodawcę. Dobrze. Co od Was będzie zależało w 2020 roku? Paź mieczy. Paź mieczy, nowe pomysły, szkolenia, nauka, zdobywanie wiedzy. Podchodźcie rozsądnie do każdej sprawy. Nie na zasadzie jakiejś spiny emocjonalnej, gdzie robicie z igły widły. Pamiętajcie o wykształceniu dzieci, bo to jest też nauka dzieci. Bądźcie, że tak powiem, w komunikacji ze wszystkim, tak? Czyli nadzorujcie tutaj swoją pocztę, wiadomości, listy jakieś polecone, bo mogą ważne informacje jakieś do Was docierać. No i nie dajcie się uwikłać w jakieś plotki, intrygi, bo pamiętajcie, że ktoś Wam może patrzeć na ręce, tak? Ktoś Was obserwuje i niekoniecznie może być życzliwy i jakieś tam informacje przeinaczać i komuś przekazywać, więc tutaj też zwróćcie na to uwagę. Ale na pewno wiedza, szkolenia, nauka, studia, zdobywanie wiedzy, jakieś pisma, wiadomości, to od Was zależy i pilnujcie tego, tak? No i przede wszystkim, żeby kierować się logiką, faktami i wyciągać z tego wnioski. Nie podchodzić do spraw emocjonalnie, tylko logicznie i tak zdroworozsądkowo, tak? Więc to od Was będzie zależało i tutaj starajcie się tego dopilnować. Co od Was nie będzie zależało? Arcykapłanka. No właśnie, arcykapłanka to jest wiedza, to są studia, więc no od Was, myślę, że zależy od Was, czy skończycie te studia, ale być może kto Was będzie oceniał i w jakiś sposób no, wydawał tutaj jakieś decyzje. Tajemnice, ukryte, niewyjaśnione sprawy, ukryte kochanki, kochankowie i co jeszcze? No arcykapłanka to jest przezorność, tak? To jest taka intuicja. Jakieś taka, jakby to powiedzieć, wielka wiedza, ale też przewidywalność, tak, niektórych spraw. Tak jak jasnowidzenie, że umiem przewidzieć coś, przepowiedzieć, wyprzedzić fakty, żeby no, uprzedzić jakieś zdarzenia i nie popełnić błędów. Więc tutaj no, to może troszeczkę być niezależne od Was, tak? No ale raczej tutaj studia, wiedza. Przy tych dwóch kartach to bym widziała niektóre skorpiony właśnie kończące studia albo rozpoczynające jakąś naukę, jakiś drugi kierunek dodatkowy, uzupełnienie czegoś. No i być może ocena tego nie jest zależna od Was, no bo jak możecie wpłynąć na ocenę swojego mentora czy tam profesora, który będzie Was egzaminował i sprawdzał Waszą wiedzę. No niestety nie. Dobrze. Sprawy, które planowo będą się toczyć w 2020 roku. Piątka denarów. O Jezus. No właśnie, brak pieniędzy, kochani.
brak pieniędzy, ale widocznie musicie coś odpracować. Widocznie coś jest na rzeczy. To jest też karta choroby, to jest też karta, no nie lubię tej karty, bo to jest karta braku, ogólnie braku. Braku partnera, braku kasy, braku zdrowia, jesteśmy schorowani, ubodzy, wyciągamy dłoń o pomoc. Jeżeli wyciągniecie tą dłoń o pomoc, to ktoś tą dłoń dostrzeże i Wam pomoże, tak? Jeżeli byliście w jakiś sposób tutaj oszukani, okradzeni, nie wiem, ktoś Was jakoś finansowo naciągnął, no to ja myślę, że tutaj sprawiedliwe wyroki zapadną w tym 2020 roku i odzyskacie swoje pieniądze. Uważajcie na komorników, na różne monity, straty, no właśnie egzaminy, tak, bo ta piątka denarów to też może być różnie na tych egzaminach. Więc uważajcie na to. Dlatego tutaj ta karta wyskoczyła, że nie macie wpływu na ocenę tych egzaminów być może, tak? Na mandaty. No i żeby nikt Was tam nie okradł, tak? Nie zostawiajcie dokumentów, kluczyków w samochodzie, otwartych drzwi od domu itp. itd. Bądźcie tutaj naprawdę przezorni. Ja może dobiorę, rzadko dobieram w tych rocznych, ale dobiorę tą piątkę denarów, o co tutaj chodzi bardziej. Karta księżyca, no właśnie, jakieś oszustwo, niejasne sytuacje finansowe. Ktoś może Was okłamywać, wykorzystywać Waszą naiwność. Bądźcie przezorne, przeczulone, wyczulone. Intuicyjnie podchodźcie i to może być jakaś rybka. Jakaś rybka, która no może Wam nie odda pieniędzy albo będzie tutaj, może nie chodzi o kasę, może chodzi właśnie o chorobę jakąś, tak? Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Być może jakaś kobieta spod znaku ryb. Dobrze, kochani, i teraz nagłe, niespodziewane wydarzenia, czyli takie jakieś szokujące sprawy, niespodzianki od losu. No właśnie, i wychodzi tutaj 7 mieczy, niestety. I muszę powiedzieć, że uważajcie na tych złodziei, uważajcie na oszustów, na jakieś oszczerstwa. Ktoś coś robi za Waszymi plecami i to nie jest uczciwe. To nie jest uczciwe, uważajcie na zdrady, ale przy tej piątce denarów, siódemka mieczy, uważajcie na złodzieja, no naprawdę, czy to dom, czy to samochód, czy to rybka gdzieś w tramwaju, autobusie. Uważajcie na to, żeby ktoś Was nie skrzywdził, nie oszukał, wyłudzenie jakiegoś kredytu, podpisanie jakiejś umowy. Chociaż tutaj no diabeł na razie się nie pojawił, ale uważajcie. Uważajcie, bo no wychodzi tutaj w kartach i to Was bardzo zaskoczy, więc bądźcie przezorni, bądźcie przygotowani na to, bądźcie przeczuleni. Uważajcie, jak będziecie wyjeżdżać na wakacje, bo to może być też w takim okresie, tak? Żeby na działkę gdzieś tam się ktoś nie włamał, nie okradł, nie wyłudził jakichś pieniędzy, nie wiem, teraz jest tyle tych oszustw na wnuczka, na policjanta. Bądźcie przezorni, uczulam Was, bo jest takie zagrożenie. Ja nie mówię, że to się sprawdzi, absolutnie, ale jest w kartach tutaj, uważaj, bo ktoś sprawi, że stracisz i to dużo. Coś Ci zabierze, ukradkiem, że Ty się nawet nie spostrzeżesz. Albo już wynosi za Twoimi plecami, tak? I nagle się okaże, że Ty nie masz nic pieniędzy właśnie, bo ktoś sobie korzystał z tych pieniążków. Jeżeli masz własną firmę, sprawdź pracowników, czy oni nie okradają Cię, nie wynoszą towaru, nie podbierają pieniędzy z kasy. Przepraszam. Może pracujesz z nieuczciwymi ludźmi, oni właśnie też jakoś źle wpływają na firmę i później będziecie wszyscy ponosili tego konsekwencje. No ewidentnie tutaj jest złodziej, jakiś oszust albo zdrada. Ale raczej tu widzę straty jakieś materialne, więc no będzie ktoś, kto po cichu po prostu wejdzie, weźmie i wyjdzie, tak? Więc uczulam na to, kochani. I to pod osłoną nocy może się zdarzyć. Pod osłoną nocy. Karta księżyca. Uważajcie w nocy. Uważajcie w nocy, kochani, bardzo. Przepraszam, że Wam to mówię, ale ja nie mówię tego w złej wierze. Ja Was ostrzegam,
że takie coś może się zadziać, tak? Ja sama miałam już w tamtym roku dwa włamania na działkę. Pokradli kosiarki, zniszczyli plac zabaw dzieciom, gdzie już wyrośli dawno z tego, ale może kiedyś wnuków się doczekam i fajne takie huśtawki z domkiem, taki plac zabaw by się przydał. Wszystko porozkręcali, rozkradli, demolkę zrobili. Coś strasznego, nie życzę nikomu. Ile nerwów, ile stresów, później chodzenia na policję, tłumaczenia się. Więc tutaj uważajcie, kochani, naprawdę, bo widzicie, jaki ten świat jest. Przestrzegam przed jakimś oprychem, który bezczelnie będzie chciał Wam zabrać coś, co do Was należy, jest bardzo cenne. Sprawy rodzinne, kochani, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo mamy tutaj szósteczkę kielichów i trójkę denarów. Bardzo dobre porozumienie, zwłaszcza z dziećmi. Jeżeli nie macie dzieci, to być może zaplanujecie mieć dzieci. Natomiast samotne skorpiony świetnie będą się odnajdywały w towarzystwie znanych im osób, przyjaciół z dawnych lat, z którymi wiąże ich długoletnia przyjaźń. Może być jakaś fajna współpraca, mogą to być znajomi z pracy albo właśnie ze szkoły, ze studiów. Co jeszcze? Pracy nie będzie brakowało, będą różne oferty, więc w rodzinie nikt nie powinien być bezrobotny. No jest taka rodzinna, fajna atmosfera, możecie polegać na rodzicach, na rodzeństwu, jeżeli macie. Co jeszcze? No, szczęśliwa rodzina. Takie bezpieczeństwo, mile wspólnie spędzone chwile, miło wspólnie spędzone chwile. I co jeszcze? No, niektóre osoby będą się uczyć, kontynuować właśnie zdobywanie wiedzy, zdobywać jakieś nowe uprawnienia. Ogólna stabilizacja w rodzinie. Nie widzę tutaj żadnych złych. Mówię o rodzinie najbliższej. Rodzeństwo, rodzice, dzieci. Tak tutaj to wygląda. Więc pełna stabilizacja i szczęśliwy taki okres. Dobrze się będziecie ze sobą dogadywać. Żadnych kłótni, żadnych waśni tutaj nie widzę. W rodzinie gdzieś może pojawić się dzieciątko, tak? Mogą się pojawić dzieci. Jeżeli nie u Was, to dowiecie się, że ktoś z rodziny, rodzina mu się powiększy. I sprawy zawodowe tak ogólnie. Paś kielichów i siedem buław. No właśnie, zbyt emocjonalnie troszeczkę podchodzicie do niektórych spraw. Bardzo jesteście przewrażliwieni na sprawach zawodowych, ale jakieś marzenie Wasze się spełni. Jakieś dobre wiadomości, jeżeli ktoś Was ze środowiska zawodowego atakuje słownie, bądź chce Was wygryźć ze stanowiska, to nie ma szans, bo macie bardzo dobrą pozycję zawodową. Natomiast chwilowe jakieś problemy uda Wam się jak najbardziej pokonać. Nie poddawajcie się, budujcie swoją taką przestrzeń osobistą, nie pozwalajcie intruzom za bardzo ingerować w własne życie osobiste, bo ten śledzik tutaj, ta osóbka jakaś życzliwa, może ona zbiera na Was też temat, informacje i gdzieś tam komuś donosi, więc uważajcie na jakieś plotki, intrygi. Jeżeli ktoś w Waszym towarzystwie coś takiego porusza, jakieś dziwne tematy, od razu się wycofujcie, żeby nie brać w tym udziału. No i tak jak mówię, pilnujcie swojej prywatności, tak? I swojego zdania, swojej rodziny, swoich wartości, swojego stanowiska i nie pozwalajcie, że tak powiem, się atakować, tak? Ale wszystko dobrze się uda, bo Wy macie mocną pozycję i mówię, uważajcie na swoje emocje, żeby jeżeli już macie jakiegoś konkurenta, on nie wyczuł, że Wy jesteście tacy troszeczkę wrażliwi, tak? Bo ktoś może te Wasze dobre serce źle wykorzystać. I tak tutaj to wygląda. Okej. I znowu się tu pojawiają też ryby jakieś. Ryby mogą Was atakować, więc tutaj nie wiem, czy w tej pracy jakaś ryba nie psuje Wam czegoś. Zwróćcie na to uwagę. Dobrze, kochani. Jaka jest rada dla Was na ten 2020 rok? Proszę bardzo, 9 kielichów, spełniaj swoje marzenia, ustabilizuj swoje życie. Może na razie będziesz sam, skorpionie, chociaż tu na końcu roku jakaś miłość się pojawia, ale będziesz bardzo zadowolony, odnajdziesz się
wśród przyjaciół, będziecie miło spędzać czas. No i dziewiątka to jest taka karta stabilizacji, tak? Realizacji swoich zamierzeń, spełnienia jakichś planów, ogólna satysfakcja z życia, harmonia, poczucie bezpieczeństwa i taki luksus emocjonalny. Więc tutaj karta radzi, żebyście nie przejmowali się niczym, tylko się uśmiechali i starali się być w tych pozytywnych wibracjach, tak? I sprawiajcie sobie przyjemność, żeby to Wam było dobrze, a nie komuś innemu, tak? Waszym kosztem. Na co uważać? Na 9 mieczy. Bezsenne noce, pracę na nocki, zbyt długie siedzenie przy biurku i skupianie się na jakichś papierach. Strach, lęk, obawa, depresje i co jeszcze? No takie myślokształty, tak? Zastanawianie się, więc tutaj nie przemęczajcie umysłu i nie tkwijcie w niskich wibracjach. Nie stresujcie się, bo wszystko będzie dobrze. Co aniołki chcą doradzić naszym skorpionkom? Nowy partner, no widzicie? Nowy partner. O, ja mówiłam, że stary żegnacie, a tu nowe coś przyjdzie automatycznie. Zobaczcie, jaka piękna karta. Nowy partner. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają Ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. No oczywiście, król kielichów, poczucie bezpieczeństwa, otucha, przyjaciel, porozumienie dusz, wrażliwość, tak? Romantyzm. No, na koniec roku skorpion poważnie się zakocha i tego Wam, kochani, życzę. I zobaczmy teraz tych mini rad. Jaka jest tutaj myśl dla Was, kochani? Uwierz w siebie. O, jakie piękne przesłanie. Pewnie, że tak. Uwierz w siebie. Jesteś jedyny i wyjątkowy, skorpionie. O, jaki piękny aniołek. Tym miłym akcentem, kochani, kończę dla Was to roczne czytanie. Uważajcie na jakiegoś hochsztaplera, złodzieja. Uczulam Was. Pamiętajcie o sprawiedliwości i o, że tak powiem, pieczy nad wszystkim, tak? Żeby czuwać i myśleć, analizować, wyciągać wnioski i rozwiązywać jakieś spory. I cóż, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Posprawdzajcie sobie dodatkowymi filmami inne znaki, które być może uzupełnią to czytanie. A teraz się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne czytania już od jutra na miesiąc luty 2020, więc zapraszam na kanał. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia, kochani.